Szczęść Boże! W dzisiejszym odcinku mówię Wam, jak realizować miłość w związkach. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie pozbawione jest sensu, jeśli nie objawi mu się miłości. Choć nie zajmuje pierwszego miejsca w alfabecie, to wiele ważnych słów zaczyna się właśnie od niej. Miłość, macierzyństwo, mama. Zagadnienia wszystkim dobrze znane i przez każdego z nas zapewne inaczej rozumiane. Co kryje w sobie małe, duże M? Przyjaciele, ludzkie pragnienie wiedzy doprowadziło do zdumiewających osiągnięć. Człowiek stanął na Księżycu, skonstruował sztuczne serce, ale mimo to jego największym pragnieniem jest miłość. Po prostu kochać i być kochanym. Zatem jak tworzyć dojrzałe, satysfakcjonujące związki? Może sami powinniśmy być bardziej dojrzali? Może musimy lepiej poznać techniki porozumiewania się? Może należy ustanowić system podatkowy promujący w ulgach długotrwałe związki? Może jeszcze coś innego? Tam, gdzie w grę wchodzą związki, osobiste reguły bledną. Mimo to pragnienie dobrego życia jest czymś, co warto budować i pielęgnować. A istotny składnik życiowej harmonii no to nic innego jak miłość i to taka pisana wielką literą. A Jan Paweł precyzyjnie określa postawy, na których opiera się chrześcijańska wizja miłości realizowanej w związku. Proponuję, abyśmy go rozkodowali. Miłość bywa artystą lub malarzem pokojowym. Czasem maluje partnera na miarę potrzeb i oczekiwań, a innym razem portretuje z rozmachem, przywracając wyblakłą kobiecość czy utracone bicepsy. Pamiętam z lektury mitologii greckiej historię Pigmaliona, króla Cypru, który zakochał się w Galatei. Wyrzeźbił ją w kości słoniowej. Była jego ideałem kobiety. Wyrzeźbił tak perfekcyjnie, że tylko dotykiem można było ją odróżnić od prawdziwej kobiety. Obdarowywał ją kwiatami, prezentami, ubierał wytworne suknie, aż ożyła za sprawą jego czułości i mocy Afrodyty. Mit, a może marzenie niektórych z nas? Wyrzeźbić sobie partnera, ukształtować go według swoich ideałów. A jest w tym pokusa, by drugiego człowieka potraktować jak bezwolny materiał, jak projekcję swoich pragnień. Warto być świadomym, iż w tej sferze bardzo szybko ulegamy zjawisku konsumeryzmu, bo rynek miłości jest największym i najbardziej obiecującym na przyszłość rynkiem na świecie. Nie ma innego surowca, który byłby tak masowo pożądany i eksploatowany. Miliardy ludzi codziennie usiłują miłość zdobyć, posiąść, podarować, przekazać, sprzedać, a nawet ukraść. Każdy z nich zastawia na miłość pułapki i bardzo wielu samemu w nie wpada. Przyjaciele, widziałem niedawno żart rysunkowy. Mężczyzna siedzi nad rozłożoną gazetą, kobieta stoi nad kranem i mówi: nie ma wody. A mężczyzna odpowiada z nad gazety: a na Marsie jest i to ją wkurza. Jak mantry słucham opowieści kobiet o mężczyznach, na których nie można liczyć, którzy nic nie robią w domu. Skąd ta powtarzająca się opowieść? Myślę, że powodem jest sprzedawane przez kulturę współczesną oczekiwanie, że nie ma różnicy płci, że mężczyzna będzie rozumował, myślał i zachowywał się jak kobieta. A jeśli tego nie robi, to ona uznaje, że w ten sposób rani jej uczucia. A zatem uderza w to, co dziś jest bazą relacji. Oczywiście w żaden sposób nie chcę usprawiedliwiać męskiego lenistwa, niemniej opis faktów jest następujący. Próbujemy budować stałe związki na ruchomych piaskach uczuć, ale ten koncept jest czymś nowym. Opieramy związek jedynie na uczuciach i oczekujemy, że będzie trwały i dynamiczny. Przecież wierzymy, że miłość ma jedno oblicze. Mylimy je z namiętnością, ze spalaniem się niczym w gorączce. A gdy minie pierwszy poryw serca, gotowi jesteśmy uznać, że się skończyła. Kochani, tak czy owak, trzy rzeczy są pewne. Po pierwsze, niezależnie od tego,
jak bardzo tego nie chcemy, miłość się zmienia. Nie dlatego, że zawinił któryś z małżonków. Miłość się zmienia, bo taka jest jej natura, jej składowych elementów. Po drugie, szczególnie nietrwała jest miłość, tylko namiętna. Ta postać jest niebywale idealizowana w naszej kulturze. No, można odnieść wrażenie, że jest ona jedyną miłością wartą przeżycia. Ten kult miłości romantycznej jest równie niedorzeczny jak kult młodości. Obie są dość krótkotrwałe, a ich przemijanie jest nieuchronne. Po trzecie, wszystko wskazuje na to, że koncentracja jedynie na sferze uczuciowej prowadzi partnerów prostą drogą do związku pustego, podczas gdy przemyślane wysiłki i działania obojga kochających się ludzi stwarzają szansę na stworzenie relacji, która jest źródłem bliskości i szczęścia. Związki nie są tylko po to, byśmy byli spełnieni. Są po to, byśmy stawali się świadomi. Oto papieskie podejście do relacji. Gdy się to uda, miłość staje się spełnionym marzeniem. Taka miłość to postanowienie, a nie reakcja. To wybór. Wybieram kochać. Tymczasem mówię wam, do zobaczenia z Bogiem. Abyśmy teraz tą propozycję rozkodowali. Jeszcze raz, bo to była powtórka. Widziałem niedawno żart rysunkowy. To... Okej. Okay.